Insanity Island nadciągam. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i zapraszam was na trzeci odcinek Zagrajmy w Crash of the Titans na Game Boy Advance. I zaczynamy pierwszą scenerię, która, raczej pierwszą sekcję, która według moich odczuć i według tego co ja widzę, patrząc na scenerię, którą mamy w tle, to przypomina mi bardzo epizod 7 Life's a Bitch. I mam do tego ku powody, żeby tak sądzić w zasadzie. Ale co ja tu mogę powiedzieć ciekawego? No, muzyka, która tutaj leci, jest fantastyczna, jest pasująca po raz kolejny w klimaty, które tutaj zwiedzamy. Mogę powiedzieć w sumie, że to jest kolejny poziom, który kojarzy mi się właśnie z Hawajami i z takim właśnie wakacyjnym klimatem. Mimo, że ja to dalej nagrywam 8 maja, to mówię, niedługo będziemy wchodzili w taki klimat, gdzie już po prostu będzie lato dosłowne, bo na razie tam wiecie, ta wiosna się rozkręca i jeszcze raz rozkręca, ale kto wie, może niedługo już będzie tak ciepło, że po prostu będzie lato, no nie? Cóż, co ja mogę powiedzieć na temat tej scenerii? Bardzo jakby lubię dobór barw, jakie tutaj nam towarzyszą, ale dziwi mnie fakt, że odpowiednik Life's a Bitch jest taki jasny, bo jak dobrze pamiętacie, kiedy zwiedzaliśmy sobie plaże, gdzie tam były oczywiście sludge i posąg naszego engina, to jak pamiętacie, to wszystko było w takiej ciemnej scenarii, jak graliśmy na konsolach stacjonarnych, czyli wiecie, Xbox 360, PS2, Wii. W tym wypadku to jest wszystko takie jasne, tylko co jedynie pioruny się tu pojawiają, co jest dosyć, no, muszę przyznać, że całkiem spoko. Bo jednak te pioruny też dają taki, wiecie, klimat tego, że hej, no, tam gdzie pójdzie Crash, nie zawsze musi być kolorowo, bo jak możecie zobaczyć chociażby w wersji na Game Boy Advance, to gdzie by Crash nie poszedł, to zwykle są, wiecie, takie kolorowe, radosne barwy. Ja to na przykład zawsze interpretuję tak, jakby to gra chciała przekazać, że ej, w sumie gdzie Crash nie pójdzie, to w sumie i tak zawsze zwycięży, i tak zawsze kogoś pokona. A tutaj powiedzmy przez ten mrok, to można tutaj wywnioskować, jakby było takie ej, okej, to, że Crash jest Crashem, to jest jedno, ale nie do końca mógłbym się zgodzić z tym, że on tutaj wszystkich pokona. No i w tle, jak widzicie, mamy posąg engina. Swoją drogą bardzo ładny posąg, muszę przyznać, jak na wersję na Game Boy Advance, to ładnie tutaj został ciężko mi to powiedzieć, że przeportowany, ale ładnie jakby wygląda pod względem designu. No i niestety nasze radosne, powiedzmy radosne klimaty zostały zakończone z bardzo fajną muzyczką i zaczynamy klimaty, gdzie bylibyśmy teraz w 6 epizodzie, bodajże, tak, to był 6 epizod, gdzie walczyliśmy z Tiny Tigerem i poznawaliśmy Magmadunów, wiecie, tych tytanów, które miały taką fajną skorupę, były czerwone, no i mogły atakować, że tak powiem, stąpając, przez co przykładowo taka lawina szła po podłodze z lawą, albo po prostu atakowały z pięścią, z pięści po prostu, no nie? Ognistą pięść. God damn it. I nie muszę chyba wspominać, że te bobry nie pasują w ogóle do tej scenerii. Sorry bardzo. Znaczy, rozumiem, że to jest nowy tytan i trzeba go, wiecie, wstawiać gdziekolwiek, no bo trzeba promować nowego tytana, nowy design i tak dalej. Co z tego, że ten tytan i tak pojawia się tylko w tej gierce i nigdzie później jakby się nie pojawia, bo jakby twórcy nie zwrócili za bardzo... Znaczy, dobra, może nie zwrócili, nie to, że nie zwrócili uwagi, bo się tutaj za bardzo zdekoncentrowałem, ale chodzi po prostu o to, że twórcy jakby mieli trochę to gdzieś, co nie? I w sumie nie ma co się dziwić, dlatego że szczerze powiedziawszy, nie są to jakoś tytany, które jak dla mnie są jakoś super pamiętliwe. No dla mnie na przykład super pamiętliwy jest, nie wiem, Arachnina, no... i Octopus, nie wiem, no, chociażby Gor, Scorporilla, Rhino Roller, to są jakby tytany, których warto pamiętać, ale takie bobry, takie kurde pszczelarze, tak, będę na nich mówił pszczelarze, dlatego że na żadnej stronce nie mogłem znaleźć informacji na ich temat, chyba że ktoś tutaj, nie wiem, w sekcji komentarzy
mnie będzie poprawiał, chociaż ja pewnie już do tego czasu, kiedy wy będziecie widzieć ten let's play, to pewnie gdzieś tam w przypiętym komentarzu będę zostawiał wiadomość, że tak, już wiem, jak oni się nazywają i pewnie podam ich imię lub nazwę, lub pseudonim, lub coś innego. Ale dziwią mnie tutaj, kurde, te małe roboty. W sensie, jakby rozumiem, że to są roboty Cortexy i tak dalej, ale trochę tego nie kumam, że one nam dają te mojosy, nie? No bo jednak bardziej jestem przystępny temu, że mojosy dają nam tam minionki i tytany, ale oni... Tak dziwnie trochę w sumie. Ale widać, że to są takie typowe zapchaj dziury, bo twórcy nie wiedzieli, co tutaj jakby wcisnąć, bo wydaje mi się, no nie siedzę w ich głowie, nie wiem, jak to wyglądało, jak oni wydawali te wersje na Game Boy Advance. Ale wydaje mi się, że zrobili to dlatego, że wydawało im się, że te poziomy są, wiecie, zbyt puste. Że jednak te tytany i minionki to nie dają jakby za bardzo takiego komfortu, że poziom jest przepełniony czy coś w ten deseń. Wiecie, cieszę się w ogóle, że skrzynka z detonatorem powróciła w tej grze, bo jednak jest to fajne nawiązanie do Crasha Twinsanity. Ale z drugiej strony uważam, że chyba nie jest ona jakoś super przydatna, pomocna i potrzebna w zasadzie. Fajnie, że jest, ale wydaje mi się, że bez tej skrzynki i tak byłoby trochę lepiej. Moim skromnym zdaniem oczywiście. Ale względem, powiedzmy, porównania tej skrzynki z zielonym wykrzyknikiem, który był detonatorem Nitro, tak myślę, że ten zwykły detonator, który po prostu niszczy i TNT i Nitro, jest po prostu 100 razy lepszą skrzynką i szczerze powiedziawszy, gdyby wychodziły nowe gry z Bandicootem, to wolałbym, żeby pojawiał się ten detonator niż skrzynka z wykrzyknikiem, bo uważam, że za bardzo jakby przywykłem do tego detonatora z Twinsanity. Nie wiem, czy wy też tak macie. Pewnie zdarzy się na przykład taki halloweenowy faficzek, którego w sumie pozdrawiam. To na pewno mi napisze coś podobnego, że się też przyzwyczaił do detonatora z Twinsanity. No a może mi też tak nie napisać, no wszystko jest możliwe. Ja to tam mówię, mniej więcej kojarzę to z tego, bo wiem, że faficzek grał mocno w Twinsanity, bo powiedzmy sobie szczerze, oglądałem Paploka i wiem, że czytałem czasami sekcje komentarzy i wiem, że faficzek się tam wypowiadał. Więc raz jeszcze pozdrowienia kieruję do faficzka. Zastanawiam się w ogóle, co to jest za rura. Czyżby tutaj Cortex chciał, nie wiem, robić jakiś wyciąg czy coś? Czy chciał może tutaj, nie wiem, tą ziemię chciał nawodnić czy coś w ten deseń? Bo to trochę wygląda tak, jakby było tutaj specjalne koryto przyszykowane do jakiejś wody, którą by tam, nie wiem, napełniał... No wiecie, po prostu by puścił strumień wody i by tutaj woda się napełniła, co oczywiście spowodowałoby, że mógłby, nie wiem, jakieś nitro rybki czy jakieś inne nitro ośmiornice wpuścić, żeby se wpływały. Ja i ta moja fantazja. Oczywiście nie komentuję tego, że cieszę się lub fajnie, fajne dla oka jest to, że ten ogień tam na dole jest, bo w sumie podkreśla to trochę atmosferę, że jednak hej, zwiedzamy już trochę mroczniejszą sferę. I powiem wam szczerze, że jak walczyliśmy z Tainim tam w laboratorium, znaczy w laboratorium, w tej lodowej grocie, tak wydaje mi się, że tutaj powinna być walka z Tiny Tigerem, bo sceneria byłaby bardziej adekwatna do tego, co mieliśmy na konsolach stacjonarnych, moim skromnym zdaniem. Oczywiście mogę się mylić i wy możecie oczywiście mnie poprawić albo nie zgodzić się z tym, co mówię, ale takie jest moje zdanie. I jeżeli usłyszycie jakieś, nie wiem, poruszenie się statywem czy coś, to bardzo przepraszam, ale co jakiś czas muszę tutaj kontrolować, bo mam pewien problem ze statywem, mianowicie taki, że śrubka mi się czasami odkręca i muszę ją, wiecie, tak ręcznie dociskać czasami. I to jest momentalnie uciążliwe. Jakbym mówił takim spokojniejszym głosem, to sorry, ale nie, to nie jest nic związane z tym, że nie wiem, mam jakiś zgorzkniały humor, czy nie wiem, siedzę tutaj na siłę, czy zmuszam się do nagrywania. Nic z tych rzeczy, po prostu mam dzisiaj po nagraniu drugiego odcinka po prostu tak przemęczyłem sobie gardło, że po prostu wolę na spokojnie to poprowadzić już, przynajmniej ten odcinek.
A teraz się napiję w sumie wody, bo zaschło mi trochę. Powiem wam szczerze, że dawno nie robiłem takich let's play w postprodukcji i muszę się do tego, powiedzmy, na nowo przyzwyczaić, dlatego że na 100% pojawią się też gierki, które będę chciał robić w postprodukcji, bo na przykład nie będę za bardzo czuł się robić je w live produkcji, tak jak zwykle to mam, na przykład w takim Crushu of the Titans czy w Jacku 2 Renegade. Znaczy wiem, że zaraz ktokolwiek mi powie, że ale hej, nagrywasz przecież Ratchet Gladiator, to przecież jest w postprodukcji. Tak, zgadzam się, oczywiście, że się zgadzam. Jest to w postprodukcji. Aczkolwiek musicie sobie zdawać sprawę, że to jest na nowo jakby zagadnienie. W sensie na nowo muszę to zagadnienie poznać i na nowo jakby obadać temat, bo jak dawno się nie robiło let's play lub czegoś w postprodukcji, to ciężko jest potem do tego się przyzwyczaić i na nowo złapać rytm. Powinniście mniej więcej wiedzieć, o co mi chodzi, jeżeli przykładowo nagrywacie na YouTubie albo, nie wiem, oglądaliście lub macie kogoś, kto nagrywa na YouTubie i robi właśnie coś a la postprodukcja albo live produkcja. I tak, wiem, że się rozgaduję też na filerowe tematy, ale nie chcę, żeby mój komentarz ograniczał się do tego, że tutaj, nie wiem, będę wam mówił, że o, patrzcie, pokonałem tego, o, patrzcie, pokonałem tego, ej, patrzcie, zauważyliście to, że pokonałem tego, a w ogóle zobaczcie, jak tutaj go szybko pokonałem. Nie, jakby nie chcę ograniczać tak się do takiego komentarza, wolę jakby komentować to w taki sposób, żeby tutaj co jakiś czas jakieś luźniejsze kwestie napomknąć, o. Tutaj tam na dole odpaliśmy TNT, oczywiście, że gdybyśmy spadli w dół, no to wiadomo, jak to by się skończyło, po prostu byśmy spłonęli w lawie i tyle by było. Praktycznie byśmy zginęli i musielibyśmy całą tą sekcję od nowa powtarzać, tak więc tie. A myślę, że chyba nikt tego nie chce. Ja na przykład nie chcę żyć tracić. I tutaj teraz skubana rzecz jest. To, co ja zrobiłem, to jest głupota. Ja wam to pokażę w czwartym odcinku, bo zrobimy backtracking do tego poziomu. Otóż tam u góry, jak widzieliście, był fragment srebrnego czegoś. Otóż tam na dole jest... Znaczy tam na dole, Boże. Teraz mi się kierunki pomyliły. Góra z dołem, ta. Świetnie. Od dzisiaj samoloty nie lecą do góry, tylko w dół, moi drodzy. Pamiętajcie o tym. Od dzisiaj każdy samolot w Polsce będzie leciał w dół, a nie w górę. Otóż tam u góry był fragment srebrnego Tiki Mask, a raczej maski Tiki, którą powinniśmy zebrać. Znaczy, ja powinienem zebrać, bo ja robię 100%, a wy jeżeli nie robicie to niekoniecznie, to możecie to olać. Ja niestety wpadłem w pułapkę, przez co gra nie pozwoliła mi wrócić i tak to się skończyło, jak się skończyło. No i tu swoją drogą wykorzystałem pewien glitch, który całkiem przypadkowo odkryłem. Ale wiem, że speedrunnerzy lubią go wykorzystywać, dlatego że on bardzo często powoduje, że speedrunnerzy zyskują na sekundach, dlatego że jednak niszczenie tych skrzynek to, wiecie, to jest dodatkowy czas, a komu się chce to niszczyć, skoro można zrobić szybki speedrun i ominąć, co nie? Ja oczywiście nie jestem tego może zwolennikiem, bo ja lubię gry na spokojnie przychodzić, aczkolwiek speedruny chciałbym się zabawić, nie powiem, że nie. Ale z drugiej strony... No mówię, odkryłem to całkiem przypadkowo, bo ja jakby o tym nie wiedziałem. Ja, mimo że wersję na Game Boy Advance znam dosyć dobrze, to jednak nie jest to wersja, którą, nie wiem, znam na pamięć aż tak. Bo są rzeczy, o których zapominam w tej wersji, no nie? Jest to oczywiście jak najbardziej spoko gra, ale wydaje mi się, że Crash na DS-a mimo co jest ciekawszą wersją. Nie mówię, że to jest jakaś, nie wiem, najgorsza gra, że w ogóle tam niech powinna spłonąć w kiblu albo utopić się w lawie czy coś. Nie, no nic z tych rzeczy, ale po prostu porównując sobie wersję DS-ową a tą, wydaje mi się, że wersja DS-owa jest trochę ciekawsza. Ta wersja też na swój sposób jest ciekawa, ale ona po czasie jakby... Problem z tą grą jest taki, że ona jest mega powtarzalna i ona nie potrafi nic takiego mocno oryginalnego wymyśleć. Ale szanuję za level design, szanuję chociażby za... nową fabułę, bo jednak to, co mamy w wersji na PS2, a to, co mamy w wersji na Game Boy Advance się 100 razy różni. Szanuję to, że niektóre nawet takie oryginalne pomysły weszły, jak nawet te bezużyteczne dwa tytany, które uważam, że są dosłownie bezużyteczne.
Ale szanuję mimo co za starania, że chcieli zrobić coś nowego, coś takiego, co wiecie, spowoduje, że wersja na Game Boy Advance będzie w jakimś tam stopniu zapamiętana, no. Co ja mogę powiedzieć, no jest to fajne, że twórcy chcieli coś nowego wprowadzić i za to wielkie szapoba dla nich. I to jest w ogóle dziwny system. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym checkpoincie, który zawsze blokował ci możliwość powrotu, że na przykład kiedy przekroczyłeś jakąś tam sekwencję gry, to kiedy rozbijałeś checkpoint, to nagle nie mogłeś się cofnąć? To w tym poziomie jakby gra ma trochę w dupie te zasady i możesz się cofać, co jest takie zaskakujące bardzo. Nie wiem, ta gra trochę żyje w swoim życiem i to jest jakby trochę problem z tą grą, bo o ile Crash of the Titans na PS2 czy na Nintendo DS mogą być w niektórych momentach mega upierdliwe, to jednak wydaje mi się, że te gry w pewnym stopniu są sprawiedliwsze niż wersja na Game Boy Advance. Po prostu mają ustalone reguły, zasady i tego się trzymamy, a wersja na Game Boy Advance nagina trochę te zasady. No nic, to jest to jakby coś, co myślę, że nie tylko ja zwrócę na to uwagę i nie tylko ja to potwierdzę, ale myślę, że osoby, które miały możliwość zagrania w wersję na Game Boy Advance, to będą miały podobne odczucia. Nie mówię, że wszyscy będą mieli takie same, ale wydaje mi się, że duża część osób będzie miała podobne odczucia, jeżeli grała oczywiście w wersję na Game Boy Advance. Taka ciekawostka lub mini spoiler, no w sumie bardziej spoiler, ale może to ktoś będzie brał jako ciekawostkę. W następnym odcinku będziemy mieli już ponad 1000 owoców Wumpa, ponieważ wracając do tych poziomów, to przy okazji zbierałem po drodze owoce Wumpa, co możecie, jak chcecie, nawet podpiąć pod jakiś grinding, chociaż to nie do końca jest grinding, bo jednak no nie ma tutaj czegoś takiego, że jak zaatakujesz spin atakiem, to owoc Wumpa odleci, tak jak to było w większości gier z Crashem. No tutaj niestety nawet jak weźmiesz spin attack, to zbierasz ten owoc Wumpa, tak więc trzeba mieć takie rzeczy na uwadze. Tutaj musiałem w ogóle jedną rzecz poprawić w edycie, bo ja wiecie, ja oglądam sobie podgląd z Sony Vegasa i widziałem, że jeden gameplay się kurde odłączył, więc tutaj go szybko ciachnąłem i już jest połączony, więc teraz nie będzie żadnego desynchu audio nawet w postprodukcji. Co w moich starych let's playach z na przykład pierwszej wersji Crasha The Huge Adventure czy Entrance zdarzyło się, że miałem coś takiego, że przykładowo była dziura pomiędzy materiałem i wleciał taki desynch audio, mimo że to była postprodukcja. I nie będę się tutaj powtarzał, że dalej wydaje mi się, że to jest sceneria wzięta z epizodu 7. Przepraszam, nie 7, 6. Że to jest szósty epizod, gdzie praktycznie dostajemy się do Magma Doomów. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam takie powiedzmy małe spostrzeżenia. No i zebraliśmy 350 mojosów, co udało nam się dzięki temu zdobyć upgrade dla naszego ogólnie kraszyka. Ciężko mi jest tutaj powiedzieć, co dokładnie my mamy subgrade'owane, dlatego że raz mamy upgrade życia, raz mamy upgrade ataków, nawet spin attack, którego ja, że tak powiem, nie zademonstrowałem w tej gierce ani razu, dlatego że ze spin attacku praktycznie nie korzystałem, bo grę pokonywałem pięśćmi Crasha, no i kopniakami, tak więc nie widziałem trochę sensu, żeby pokazywać wam spin attack, który ciężej się robi, bo jak ja gram w tę grę na klawiaturze, to żeby wykonać spin attack, to trzeba użyć dolnej strzałki górnej plus klawisz Z, bo ja grałem w to na klawiaturze, tak więc takie są mniej więcej kontrolki tego, co chciałem wam tutaj przede wszystkim przekazać. I Crashmania tutaj zwróciła uwagę na jedną bardzo istotną rzecz w tej gierce, która się pojawia i to jest też taka wada tej gry, którą osobiście nie lubię. Tam już pali licho, że te poziomy są ogromne. To już jakby to nie jest kwestia tego, żebyśmy co każdy odcinek to wypominali, bo to jest nudne i praktycznie Resident Sleeper, jak za każdym razem przypierdzielasz się do jednej i tej samej rzeczy. Wiecie, jaki ten poziomy mają problem?
te poziomy mają problem taki, że one są, wydaje mi się, zbyt wielkie i zbyt dużo jest ślepych uliczek w tych poziomach. Chodzi mi po prostu o to, że rozumiem jakby przesłanie, że twórcy chcą tutaj zrobić taki syndrom Hugo, że przykładowo masz trzy wyznaczone ścieżki i zamiast na wprost polecisz na, nie wiem, na lewo lub na prawo i nagle masz ślepą uliczkę i takie ślepa uliczka, koniec gry. I jak najbardziej to rozumiem. Ale w przypadku Crash of the Titans na GBA sprawa wygląda troszeczkę inaczej, bo jak widzicie, te poziomy potrafią być w niektórych momentach za długie. I w momencie, kiedy dochodzisz do takiej ślepej uliczki, która jest dosyć często w grze, bo prawie każdy świat ma jedną lub dwie ślepe uliczki, to w pewnym momencie zaczyna się to robić mega demotywujące i taka osoba zaczyna się bardzo łatwo denerwować. Nie mówię, że to ja jestem jedną z tych osób, broń Boże, bo mi daleko do tego, żebym się aż tak z powodów denerwował. Ale wiem, że są osoby, które przykładowo nie lubią czegoś takiego i ja jakby tutaj szanuję ich podejście, ich zdanie. No i teraz już ukończyliśmy, powiedzmy, pseudo epizod 6. I teraz jesteśmy w, jak dla mnie, w epizodzie... Ja bym to dał jako epizod 11 w Crashu of the Titans na PS2, dlatego że jesteśmy już teraz w fabryce Engina. Cortexa. No i Engina w sumie, bo Engine też tam oczywiście pomaga Cortexowi, więc można mu też przypisać współudział w czynieniu zła oczywiście. Nawet bym w sumie zaryzykował, że jest to epizod 13, tylko w takiej lepszej wersji. Bo myślę, że to nie będzie dla was zdziwieniem, ale bossem w tym epizodzie będzie nie kto inny jak Engine. A może nawet nie w epizodzie, ale na tej wyspie po prostu bossem będzie Engine. Na następnej wyspie z kolei będziemy mieli konfrontację z Niną, a na ostatniej, na Floating Island, będziemy mieli konfrontację z naszym znanym dobrze naukowcem, doktorem Neo Cortex. I praktycznie mogę już w sumie powiedzieć, że jesteśmy w połowie tej gry, ponieważ trzeci świat, jak pokonamy, to już zostaną nam tylko dwa i tyle w zasadzie. Nie będzie żadnego super specjalnego świata, ani super specjalnej lokacji po zrobieniu 100%. Po prostu 5 wysep, odpowiednia ilość Tiki Mask i tyle. Nic więcej. Nie ma żadnych dodatkowych rzeczy, po prostu to i już. Musimy się cieszyć z tego, co mamy, że tak powiem. No i tutaj przy okazji zaatakowałem Butlera, ponieważ chciałem zdobyć te Mojosy, które upgrade'ują nam Crasha. Swoją drogą, później Mojosy będą nam upgrade'owały też życie. I nie chodzi mi tutaj o pasek zdrowia, a po prostu o nasze życie w postaci główek Crasha, które zbieramy. Myślę, że w sumie jutro bym sobie jeszcze zedytował dwa odcinki, bym miał już skończony komentarz i wy byście mieli już let's play gotowy i byśmy mieli za sobą już drugi let's play z czwartego i zarazem ostatniego maratonu Crasha Bandicoot i już wtedy bym mógł się skupiać nad gameplayem do Crash of the Titans na DS. Bo w sumie Crash of the Titans na DS będę robił live komentary. Tą grę chciałem zrobić w postprodukcji, dlatego że ona jest dosyć krótkawa i myślę, że w miarę ciekawie się ogląda ten let's play. Chyba że jestem super przynudzający i tak dalej, no to przepraszam, no są lepsze i gorsze dni. Jestem tylko człowiekiem, a nie robotem. Chciałbym mieć za każdym razem dni, gdzie, nie wiem, bym codziennie był, wiecie, taki szczęśliwy, pogodny, pełen energii i tak dalej. Czasami są po prostu dni, że na przykład jak coś wcześniej nagram, to po prostu później już staram się to spokojniej robić, no nie? Przynajmniej każdy znajdzie coś dla siebie. Jedni będą chcieli posłuchać takiego, wiecie, odpalonego Michała, który, powiedzmy, tutaj wam wszystko na bieżąco komentuje w taki, wiecie, sposób mega energiczny, że tutaj wręcz pozytywizm wychodzi, kurde, zza ekranu. A inni będą chcieli sobie po prostu moją spokojniejszą wersję mnie posłuchać. No i każdy znajdzie coś dla siebie, no nie?
I kurde, czasami jak za szybko mówię, to gubię niektóre słowa, przez co wygląda jakbym był, kurde, nie wiem, jakiś upośledzony w gadce. Więc dlatego się teraz napiję. No. Spajki oczywiście powraca. W sumie się cieszę, że Spajki powrócił, bo jednak jest to mój ulubiony tytan. Ale fakt, zgodzę się z Pixelem, że niektóre tytany mają brzydki design. Spike wygląda jak Spike, to mogę przyznać, ale na przykład Electric wygląda dosyć dziwnie moim zdaniem. Mimo, że jest on wyglądem zbliżony do tego, co mamy na konsolach stacjonarnych, to jednak dziwnie trochę wygląda. No ten Bobber, no to, no cóż, no tak jak mówiłem, twórcy chcieli po prostu coś oryginalnego i coś nowego wymyślić, no to wymyślili, zrobili tak jak umieli, a że nie umieli, no to zrobili jak nie umieli. Butlery wyglądają jak Butlery, więc tutaj nie ma do czego się przyczepić. Ale dalej mnie zastanawiam ci pszczelarze. Te, wiecie, tytany, które są odpowiedzialne za pszczoły. Bo to jest, jakbym, ja już gdzieś takiego tytana widział, ale kurde, nie jestem w stanie powiedzieć gdzie, ale wydaje mi się, że skądś gdzieś go znam. Też wydaje mi się, oczywiście to może być mega naciągane, ponieważ niestety Wikipedia Crasha odnośnie tego portu gry jest bardzo ograniczona, tak więc nie ma tutaj dokładnych informacji, ale wydaje mi się, że ten bubr, jak i ten pszczelarz, to są tytany właśnie, które miały trafić do wersji też na konsole stacjonarne, ale nie trafiły, ponieważ jak wiecie lub nie, kiedy robiłem Let's Play z wersji na PS2, to w trakcie, kiedy pojawiła się pierwsza cutscenka, wiecie, ta cutscenka przed tym demkiem gry, kiedy zanim żeśmy doszli do title screena, to mogliśmy zauważyć, że w intrze pojawiły się tytany, które nie trafiły do końcowej wersji gry, czyli w sensie do finałowego produktu, jakim jest wersja na PS2, X360 oraz Wii. I wydaje mi się, że te dwa tytany, mimo że one wyszły na podstawie raczej ekskluzywnie pod wersję Game Boy Advance, to wydaje mi się, że one również miały się tam pojawić. I mam teraz zadanie na czwarty odcinek. Zanim zacznę komentować gameplay do czwartego odcinka, to sobie obejrzę raz jeszcze intro do Titansów i powiem, czy zaobserwowałem może sylwetkę któregoś z tych dwóch tytanów. Bo być może trafiłem właśnie w sedno. A bardzo bym się z tego powodu cieszył. Też jestem ciekaw waszych komentarzy, kiedy będziecie w końcu widzieli ten Let's Play. Bo jakby lubię z wami prowadzić dyskusję pod seriami, czy to z Crasha, czy ogólnie, ale zwłaszcza z Crasha, bo jednak Crash to jest dla mnie taka mocno priorytetowa seria. Albo inaczej, jak ja to zawsze lubię mówić, bardzo ważna seria. Będę musiał chyba, kurde, do jakiegoś logopedy iść czy coś, albo po prostu więcej książek poczytać, żeby trochę poćwiczyć dykcję, bo czasami mam z tym, kurde, problem. I to jest właśnie najgorsze, bo czasami jest tak, że mam, powiedzmy, tydzień lub nawet miesiące lub dni takie, gdzie jestem w stanie normalnie poprowadzić Let's Play bez żadnego, powiedzmy, takiego zająknięcia. A przychodzą takie dni, gdzie po prostu czasami potrafię się tak zająknąć, że muszę z 10 razy przemyśleć to, co chcę powiedzieć i potem, jak już będę miał gotową myśl, to wtedy ją przelać na papier. I nie? Mówiąc, że przelać na papier, nie mam na myśli tego, że nie wiem, teraz to, co z wami tutaj dyskutuję, to nie wiem, czytam z monitora czy coś. Nie, chodzi o to, że po prostu jakąś swoją taką luźną sugestię, aluzję, whatever. Bardzo lubię, że tak powiem, design tego laboratorium. No i muzyka jest też nawet spoko, aczkolwiek przez to, że ja musiałem robić tam backtracking do tej sekcji, to momentami muzyka mi działała na nerwy. I dosłownie bębenki uszne nawet by w pewnym momencie chciały mi wypłynąć, ponieważ nie żeby coś. Lubię naprawdę soundtrack z wersji na Game Boy Advance, bo uważam, że soundtrack z wersji na Game Boy Advance jest naprawdę bardzo w porządku i jest sporo nutek, które bym mógł
wam wymienić, które są naprawdę w porządku. Tak, słuchając się cały czas w te nutki, to człowiek po czasie dostaje pierdzielca. Tam u góry, jak widzieliście, był taki czerwony słup. Pewnie się zapytacie, dlaczego ja nie zniszczyłem go. Po pierwsze, nie miałem żadnego tytana, po drugie, popełniłem niesamowitą głupotę. Nie wiem, czy to teraz się wydarzy na gameplayu, czy to się wydarzyło. Bo teraz z kolei przyszedł mi syndrom pamięci jak złota rybka. Ale zobaczymy, czy to teraz będzie. Nie, to już wtedy popełniłem tą głupotę. O co chodzi? Tutaj powinien stać tytan. Nieważne, który, bo to jest losowe. Raz będzie ci stał, powiedzmy, Butler, raz będzie stał Snipe, innym razem któryś inny. I kwintesencja tego jest taka, że musisz osiąść tytana, a następnie zniszczyć ten słupek. Jeżeli tego nie zrobisz, no to sobie zablokujesz drogę do Tiki Maski. Tyle, co mogę powiedzieć w tej kwestii. No tutaj Butler oczywiście chce nas zaskoczyć, ale nie tym razem, kolego. Oj, nie tym razem. Nie postarałeś się. Osiadamy po raz kolejny Spike'a. Ciekawe, czy mi się uda tego Butlera zrzucić, bo wiem, że kurde mi się chyba udało w jednym z poziomików zrobić tak, że któregoś tytana zrzuciłem, bo pamiętam, że tak się stało. I też ciekawy glitch się wydarzył w czwartym odcinku, ale o tym to opowiem, kiedy będziemy oglądać czwarty odcinek. Co za gówniany snipe. Ja pierdzielę. Czemu snipe atakuje swojego? To mnie w ogóle zastanawia. No ale dobra, mamy tutaj skrzyneczkę z strzałką, więc będziemy mogli zaraz dostać się do góry. I literkę N, którą wiecie, co oznacza. Doktor Neocortex. Jezu, ten jaj, ten mój głupkowaty humor czasami. No i tutaj już nie popełniłem tej głupoty. Tam swoją drogą Vida nas teraz zabierze na konfrontację właśnie z Enginem. Więc bądźcie na to przygotowani. O, i myk, mamy 21/24. Tu była w ogóle głupota, ale na szczęście ją wyedytowałem, ponieważ to było naprawdę głupie. No i lecimy z konfrontacją z Enginem, który jest mega żałosnym bossem i zaraz zobaczycie dlaczego. Oczywiście nie muszę tutaj mówić, że Engine standardowo się wygraża, no bo tylko to mu pozostało, bo tylko on to potrafi. Niczego innego nie potrafi, ponieważ jest żałosnym pomagierem Cortexa. Bez własnego zdania, tylko za każdym razem mu dupsko liże. No są, cały Engine. Proszę bardzo, ale ten boss był trudny, o Jezus Maria. Naprawdę, klękajcie narody, bo się zesrałem w majtki. Taki ten boss był naprawdę trudny. Przepraszam, że jeżeli kogoś obrzydziłem, ale serio, po prostu. Nie wiem jak ja mogę to skomentować. Po prostu uznajmy, że nazwijmy to bez komentarza. I niszcząc teraz ten dystrybutor, uda nam się dostać do góry, aczkolwiek jak widzicie, tutaj nie udało mi się wszystkich masek zebrać, co jest jednoznaczne z tym, że nie zrobiłem Insanity Island na 100%. Czyli
Jestem zmuszony do backtrackingu. Oh well. Trudno się mówi. Żyje się dalej. A teraz czekamy na windę. No, w sumie to platforma, bo ciężko to windą nazwać, no ale wiecie jak to jest. Gra to nazywa Elevator, więc ja to nazywam Elevator. Na polskie po prostu winda. No i tutaj teraz dostajemy się do Entrapment Island. Więc jeżeli powiedziałem w pierwszym odcinku, że następna wyspa to jest Entrapment Island, a nie Tiki Island, to serdecznie za ten błąd przepraszam. Bo teraz będziemy zwiedzać dopiero Entrapment Island. Czyli wyspę, która w zasadzie nie poszła mi aż tak źle, bo poszła mi lepiej niż wyspa, którą obecnie zwiedzaliśmy. I w ogóle te challenge są mega łatwe, chociaż nie, dobra. Na Entrapment Island jest challenge, który jest mega trudny i jest mega gówniany, ale o nim sobie poopowiadamy w czwartym odcinku. No i zebraliśmy 20 klejnocików, które oczywiście pozwalają nam zapisać. I to by było na tyle. 92% Insanity Island. Ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Następna wyspa to Entrapment Island.